moi drodzy, w kolejnym filmie z pierdółkami z AliExpress. To są zamówienia z ostatnich nie wiem ilu tygodni, bo naprawdę bardzo długo to wszystko zbierałam, a i też ostatnio nie zamawiałam nic za bardzo, więc mój koszyk w tym momencie jest pusty. Czekam może na dwie przesyłki. To jest max. No ale dobrze, pokażę Wam, co zamawiałam ostatnio i dlaczego i w ogóle o co chodzi. Przede wszystkim tak, ponieważ zaczęłam nosić sztuczne rzęsy, co widzicie dzisiaj w ogóle, ale to jest wyjątek straszny, bo to są rzęsy chudy, o których Wam mówiłam. I właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy je noszę. Ale tak to aż tak dramatycznych nie jestem w stanie nosić. Niemniej jednak polubiłam się z rzęsami, nosiłam je dosyć dużo i stwierdziłam, że skoro tak wszyscy, tak naprawdę większość dziewczyn, które zamawia na AliExpress, głównym ich właśnie jakby punktem zamówienia zwykle są rzęsy, to stwierdziłam, że sobie przetestuję. No i tak, jednym z popularniejszych modeli są zwykle właśnie te. One są pakowane po 12 sztuk bodajże i one jakby w założeniu wyglądają bardzo fajnie, bo są takie, wiecie, delikatniusie, na takich cieniutkich wręcz niteczkach, więc super powinny wyglądać i tak dalej. Ale ja nie widzę żadnego efektu na moich oczach, a umówmy się, moje rzęsy są strasznie liche. Nie umiem ich przyklejać, dla mnie one są jakieś dziwne i nie wiem, może się jeszcze nauczę. Ale no, ten model taki nitkowany, bo tu mam dwie długości w ogóle, ten taki właśnie delikatny na niteczkach totalnie u mnie się nie sprawdził niestety. Tutaj właśnie, jak widzicie, próbowałam z tego, te są troszeczkę gęstsze, ale też są na nitkach. I też właśnie próbowałam je jakoś tam do siebie dostosować, ale ani to nie wyglądało dobrze, ani jakoś tak... No nie, no po prostu nie. No i kolejne tutaj są takie bardziej pod Demi Wispies, powiedziałabym. Je też jakby, widzicie, jedną parę założyłam i nosiłam, ale one są dużo bardziej sztywne. One są zrobione jednak z innego materiału, to nie jest ta jakość i bardzo mi przeszkadzały, tak jak te mi dzisiaj przeszkadzają, bo są ciężkie, grube i jest ich dużo. Tak te też mi przeszkadzały i nie był to ten rodzaj komfortu, do którego ja jestem przyzwyczajona, jeżeli chodzi o rzęsy. No cóż, nie ma co narzekać, bo tak jakby jakoś odpowiada cenie i można się było tego spodziewać. Myślałam po prostu, że uda mi się znaleźć coś tańszego i coś fajniejszego, no ale niestety klops. Druga rzecz, którą zamówiłam i która troszeczkę mnie rozczarowała, ale to jakby mój błąd, to są pojemniczki na pierdółki. Znaczy ja myślałam, że będę miała nowe pojemniki na pędzle. Natomiast umówmy się, w takiej wielkości wiadereczku to ja raczej pędzli nie wsadzę. Zamówiłam dwa. One nie były jakoś bardzo drogie, no bo są malutkie, więc czekajcie, wyciągnę ten drugi, żeby nie szeleścić. Jeden jest biały, drugi jest taki srebrny. One oczywiście w transporcie troszeczkę zostały pognieciona, ale to nie jest jakaś wielka tragedia. I mówiąc szczerze, nie wiem teraz do końca, co mam z nimi zrobić i jak mam je wykorzystać. Bo nie przemyślałam tego, nie spodziewałam się, że właśnie przyjdą one takie małe, ale jak się nie umie czytać aukcji, to tak właśnie jest. Teraz dla odmiany pokażę Wam rzeczy, z których jestem zadowolona. Przede wszystkim kupiłam sobie głośnik Bluetooth, który jest wodoodporny, ma taką przyssawkę i właśnie kupiłam go z myślą o tym, bo ja już Wam kiedyś opowiadałam, że ja uwielbiam słuchać muzyki pod prysznicem. Uwielbiam. Także, żeby nie narażać swojego telefonu na niepotrzebne atrakcje wodne, bo wszystko się może zdarzyć, pomimo tego, że ja bardzo uważam, no to stwierdziłam, że to będzie dla mnie super rozwiązanie. No i generalnie nie jest źle. Ja jakimś tam koneserem wielkim, jeżeli chodzi o jakość głośników nie jestem, więc na pewno osoby, które się tym interesują, powiedziałyby, że jest do luftu, no bo to jest jednak chińszczyzna, ale na moje potrzeby, na to, żeby po prostu mieć muzykę podczas kąpieli, jest zdecydowanie wystarczający. Tutaj mamy dołączony kabelek, którym się go podładowuje, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, tutaj jest wejście, proszę bardzo.
Kabelek jest na USB. USB podpinamy do komputera, to wcinamy tutaj i ładujemy sobie właśnie głośniczek. I bardzo łatwo było mi go połączyć właśnie z telefonem, pomimo że iPhony lubią z różnymi innymi systemami się nie łączyć, bo są takie sfochowane, to jednak tym razem nie było problemu. Także ja jestem z tego głośnika zadowolona, korzystam z niego cały czas i serdecznie Wam polecam, jeżeli macie ochotę. Teraz tak, rzecz, która wydawała mi się, że będzie spoko, ale okazuje się, że jest totalnie nie, to są takie nakładki na ładowarkę do telefonu, bo wszyscy właściciele iPhone'ów wiedzą, że te ładowarki i to, jak one się niszczą, to jest jakiś dramat. W związku z czym to jest jedna z tych dwóch, które ja zamówiłam, druga taka kocia już jest na tej ładowarce, ale w sumie nie wiem po co. To się składa z takich elementów, zaraz ja ją złożę i Wam pokażę. Ta nakładka wygląda tak, to jest akurat taka kokardka, gdzie tutaj po prostu powinna nam osłaniać tą część najbardziej taką, wiecie, podatną na wyginanie się i urywanie w tym kablu od telefonu. Natomiast one mają jakąś złą średnicę, to się nie trzyma. Jak ja to zapnę, to zjeżdża mi na sam dół i tak nie chroni tego miejsca, które powinno być chronione. Oczywiście, że tam ja teraz zastosowałam sobie trochę inny patent, bo po prostu obkleiłam to tą taśmą duct tape, którą przywiozłam sobie z Anglii, bo ona jest dużo bardziej wytrzymała i dzięki temu jakby mam nadzieję, że ten kabel mi dłużej posłuży. No ale to niestety okazał się niewypał, pomimo że kosztowało to kilka centów, to jakoś nie jest to dostosowane do mojego telefonu. Rzecz, którą zamówiłam w dużej ilości, jak widzicie, do swoich kurtek jeansowych i czego tak naprawdę nawet nie miałam okazji za bardzo wykorzystać. Powiem Wam, że jest tych przypinek tutaj naprawdę multum, bo zamówiłam sobie takie tematyczne z kaktusami. W ogóle jak robiłam te zamówienia, miałam fazę na kaktusy, o czym się przekonacie niedługo. Więc tutaj są w ogóle no milion różnego rodzaju roślinek, kaktusów, sukulentów i tego typu rzeczy. O, tutaj jest następny, taki słodziaśnej, różowej doniczce. Ale zamówiłam też drugi zestaw, który jest już bardziej zróżnicowany. I tutaj na przykład mamy takiego dużego kota. No oczywiście, że kocham koty i to jeszcze w dodatku czarne, więc ta przypinka jest dla mnie. Tutaj są na przykład wąsy, jest papierowy samolot, no oczywiście jest też kaktus. Ale są, nie wiem, okulary z serduszek, to jest w ogóle, o, gruszka. Także ten drugi zestaw był zdecydowanie bardziej różnorodny i mega mi się te wzory podobały. W ogóle bardzo duża różnorodność jest wzorów na AliExpress, jeżeli chodzi o te przypinki. Więc w ogóle ja swoje jedyne, które mam przyczepione do kurtki, kupiłam w Sinseju. I to wychodziło cenowo podobnie, natomiast tych przypinek było mnie, jak widzicie, ja mam ich tutaj teraz multum i mogę wybierać i przebierać tak naprawdę. Kolejna rzecz to jest coś takiego, wydaje mi się, dosyć nietypowego. Takie mam wrażenie. Dlatego, że zamówiłam sobie, słuchajcie, coś, co wygląda tak. Może teraz nie dla Was jest jakieś takie, nie bardzo, ale teraz chyba już wiecie, o co mi chodzi. To jest, tylko nie będę tego teraz wtykać, bo jak to wetknę, to już jest pozamiatane. To są pojemniki, do których ja sobie nalewam oleju i właśnie nimi nawilżam skórki. Dlatego, że chciałam oliwkę do skórek, ale po obejrzeniu filmu Christine, czyli Simply Nail Logical, mojej ulubionej youtuberki na chwilę obecną, ona tam właśnie w filmie, w którym opowiadała, jak zapuściła paznokcie, mówiła, że używa czystego oleju z chochoba, żużoba, jojoba, wiecie, o co chodzi. A żadna oliwka, która jest gotowa właśnie w takim pędzelku, nie ma aż takiego stężenia tego oleju, więc postanowiłam po prostu kupić olej i przelać go do takich pojemników, dokładnie tak samo jak zrobiła Christine. No i problem pojawił się, skąd takie pojemniki wziąć. Na szczęście ona miała podlinkowane dosyć sporo różnych opcji, jeżeli chodzi o... Uwielbiam po prostu jej filmy za to, że zawsze są dopracowane i wszystko jest po prostu łącznie z opisem zrobione. Więc stamtąd znalazłam link właśnie do tego typu pojemniczków. Już nawet nie pamiętam, czy kupiłam dokładnie z tej aukcji, czy z jakiejś podobnej, ale przynajmniej wiedziałam mniej więcej, jak ich szukać, bo na początku w ogóle nawet nie miałam pojęcia, jak znaleźć coś takiego. I właśnie jednego z nich już cały czas używam, leży sobie na moim stole koło wszystkich rzeczy do bullet journala.
Ale to mi się sprawdziło mega i myślę, że po pierwsze na polskiej stronie ciężko byłoby mi coś takiego znaleźć, a po drugie no na pewno byłoby dużo droższe. Zamówiłam też coś, z czego jeszcze nie miałam okazji skorzystać, natomiast zamówiłam to z myślą o może jakimś live'ie na Instagramie. Do tej pory robiłam jedną transmisję na żywo na Instagramie kiedyś i od tamtej pory nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast zamówiłam taki statyw, bo wcześniej ja ten telefon opierałam albo o komputer, albo jakoś tam, no przewracał się, różne dziwne rzeczy się z tym działy, także stwierdziłam, że zamówię sobie właśnie taki statyw, tak jak mówię, jeszcze z niego nie korzystałam, ale wydaje się być całkiem solidny, więc mam nadzieję, że się mi nie rozwali. On jest zresztą opisany jako high quality, no brawo, no na pewno. Teraz tak, kilka dosłownie pierdółek bullet journalowych, dlatego że już mam tego tak dużo, że praktycznie nie zamawiam, ale miałam fazę właśnie na kaktusy i zamówiłam sobie przede wszystkim taki mały, uroczy piórniczek z kaktusem. Wiem, mam 5 lat, wcale nie 32, tylko 5, tak naprawdę zawsze głęboko w środku będę miała 5 lat i będą mnie jarały takie rzeczy. Więc jeżeli chodzi o temat kaktusowy, to jest piórnik. Zamówiłam też kaktusową taśmę washi. Ja ją może wyciągnę, żeby ją było lepiej widać, bo tak w tym opakowaniu to nie do końca. I ona prezentuje się tak, tutaj mamy właśnie wszędzie dookoła kaktus. No i z kaktusowego motywu też mam długopis, który wam pokazywałam jakiś czas temu chyba. Wydaje mi się, że podczas planowania. On ma właśnie tutaj takiego skówkę z takim sukulentem i też cała ta rączka jest właśnie w kaktusy i świetnie pisze. To jest taki czarny, cienki żelopis, taki jak ja lubię, i jest boski. Z długopisów zamówiłam jeszcze taki, który składa się z trzech kolorów, pomarańczowego, zielonego i niebieskiego. Natomiast to, co mnie w nim ujęło, to jest to, że te wkłady są dosyć cienkie, więc ja bardzo lubię pisać wkładem, który jest mega, mega cienki. Nie lubię tych takich grubych, bo jakoś brzydko mi się wtedy pisze, moje pismo mi się wtedy totalnie nie podoba. Wiem, że może to jest jakieś takie głupie, ale tak, wolę właśnie dużo cieńsze długopisy. No i zamówiłam sobie też taką kotkową zakładkę do książki, która ma, jak widzicie, tasiemkę, jest troszeczkę inna niż te zakładki, które kiedyś zamawiałam. Zamówiłam sobie też jeszcze jedną taśmę washi, już taką dużo, dużo delikatniejszą, ale jest prześliczna i myślę, że w grudniu pięknie mi się sprawdzi, dlatego że to jest taka taśma z takimi małymi, srebrnymi gwiazdeczkami i ona jest, jak widzicie, taka bardzo cieniutka, bardzo subtelna, mega. No i naklejki. Pozwoliłam sobie zamówić tylko jedne naklejki, bo naklejek mam tyle. Jeszcze po ostatniej promocji, znaczy nie promocji, tylko tych wszystkich ofertach w Biedronce, gdzie naklejek było multum, no to sobie możecie wyobrazić, ile nakupiłam, więc naklejek już nie kupuję w ogóle, ale to było jeszcze przed promocją w Biedronce. I to są piórka, też mi się motyw piórek bardzo podoba, są takie przepiękne, pastelowe, no cudne kolory, mega. No i zamówiłam też zakładki, tylko że akurat z nich nie do końca jestem zadowolona, bo one są papierowe, więc będą mi się bardzo, bardzo niszczyć. Myślałam, że będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, no ale niemniej jednak czasami takie rzeczy też się zdarzają. I ostatnia rzecz, która w ogóle ja generalnie nie kupuję już takich rzeczy i skusiłam się i nie żałuję, bo okazuje się, że naprawdę ta rzecz mi się podoba, to jest torebka. Ja ostatnio w ogóle mało kupowałam torebek. Jeżeli już kupowałam torebki, to były to torebki raczej droższe, żeby były porządniejsze i żeby służyły mi na dłuższy czas. I też nie mam całej masy torebek, bo po prostu z biegiem czasu przestało być mi to do szczęścia potrzebne. Natomiast stwierdziłam, że brakuje mi czegoś właśnie w takim kolorze. Nie mam nic właśnie brązowego, mam szarą torebkę, czarną torebkę, mam torebki pastelowe, ale nie miałam właśnie żadnej takiej małej torebki w tej pojemności i w tym kolorze. Oczywiście to jest torebka, jak widzicie, inspirowana trochę Chloe, dlatego że mamy tutaj to kółko, ale ten motyw się przewija wszędzie, bo on się przewija również i w kolekcji Łukasza Jemioła dla Rossmana chociażby, także tym bym się jakoś nieszczególnie przejmowała. Nie jest to żadna podróba Chloe, nie jest tu nigdzie Chloe napisane, nic takiego się nie dzieje, także to jest tylko inspiracja z tym kółkiem. Bardzo mi się spodobała, jest naprawdę super wykonana, ta skóra jest skóra, no pseudoskóra, jest taka dosyć gruba, oczywiście wali niemiłosiernie, ja ją cały czas wietrzę jeszcze, bo
no nie, nie nadaje się to na chwilę obecną do noszenia tak o, ale tutaj mamy tą klapę, ta klapa jest taka pseudozamszowa, resztę mamy z już takiej normalnej, regularnej, błyszczącej, półbłyszczącej ekoskóry, no i mega mi się podoba. Jedyne co, to pasek jak dla mnie mogłabym mieć troszeczkę dłuższy, ale to dlatego, że po prostu ja jestem duża i wolę dłuższe paski, ale tak to poza tym jestem naprawdę z niej mega, mega zadowolona, więc ja ją kupiłam za $10, bo ona wtedy była, kosztowała 12, a miałam jeszcze kupon na $2, więc kupiłam ją za 10, teraz jest z tego co pamiętam droższa, bo ja mam oczywiście ją podlinkuję, ona kosztuje około 15 i tam macie kilka wersji kolorystycznych. Są też szare, są czarne właśnie, także tu w zależności od tego, co Wam się bardziej przyda i co Wam się bardziej podoba, ja zdecydowałam się na brązową i jak dla mnie jest mega. Dobrze, moi drodzy, to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój aktualny AliExpress haul. Dajcie znać, co Wam się najbardziej z tego spodobało, dajcie znać, co Wy zamawiacie. Jeżeli macie coś ciekawego, jakieś pierdółki, to oczywiście koniecznie podlinkujcie. Ja co prawda już aż tak dużo nie zamawiam, bo wszystko, co chciałam zamówić, to już zamówiłam, ale może akurat jeszcze o czymś nie wiem. Nie mam świadomości, więc chętnie posłucham Waszych sugestii. Oczywiście, jeżeli lubicie AliExpress haule, to zostawcie kciuka w górę, zawsze to bardzo cieszy. Na dole znajdziecie linki do, mam nadzieję, wszystkich produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. A jeżeli nie, no to wybaczcie, to znaczy, że aukcja już się skończyła, ale postaram się, aby były linki do wszystkiego. W opisie są też moje media społecznościowe, więc jeżeli chcecie śledzić mnie bardziej na bieżąco, to polecam. Na Instastory króluje Donka, więc jeżeli macie brak Wam mojego kota, to tym bardziej Instastory jest miejscem, do którego powinniście się udać. No i jak zawsze, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyście mogli być wszystkimi moimi filmami na bieżąco, a także do klikania w dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie powiadomienie, jak tylko nowy film u mnie się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa, pa!